Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Los Angeles, a dokładnie z aktorem, który wyjechał dawno temu, ale jest cały czas. Porozmawiamy o pracy. Pan Marek Probosz. Zgadza się? Zgadza się. Trafił pan w dychę, jak to się mówi. Witam tak. Serdecznie z Williamstown w Massachusetts. Najpierw miało być 21 dni w Stanach, a potem się okazało, że życie prawie że. No tak, bo trzeba dokonać bardzo ostrych wyborów i w momencie, kiedy ja wyjechałem na zaproszenie do Hollywood z Hamburga, to był czas, kiedy po pierwsze młodym ludziom nie pozwalano wyjeżdżać z kraju Europy Wschodniej i bloku komunistycznego na zachód. To po pierwsze i mnie się udało wyjechać do Hamburga tylko dlatego, że grałem w filmie i właściwie służbowo wyjechałem, dostałem służbową wizę. Natomiast w Hamburgu, kiedy dostałem zaproszenie od dyrektora artystycznego American Cinematheque, żeby przylecieć na 3 tygodnie do Hollywood na spotkania z filmowcami jako przedstawiciel właśnie kina wschodniej Europy i idola swojej generacji, tak było napisane w zaproszeniu, to wiedziałem, że to jest niemożliwe, że jest to marzenie, jest to sen, jest to coś, o czym oczywiście przemyśliwałem nieraz, ale wiedziałem, że to jest absolutnie niemożliwe. A to się okazuje absolutnie możliwe. Pan dokonał niemożliwego. Tak, ale też trzeba zaznaczyć, że 3 razy odmawiano mi w Hamburgu wizy. Nie było to takie proste. Poszedłem po wizę raz, wizy mi odmówiono, poszedłem 2 razy, wizy mi odmówiono, po czym za tydzień miałem wracać właśnie z powrotem do Polski, do starego repertuaru, który miałem zabukowany właściwie na 3 lata do przodu, bo przed wyjazdem z Polski grywałem już tylko główne role i to w Polsce, w Czechosłowacji, we wschodnich Niemczech, a teraz w zachodnich. I za 3 razem Gary Essert powiedział, żebym nie rozmawiał z tym człowiekiem, który odmawiał mi wizy, tylko żebym rozmawiał z samym konsulem i że on zadzwoni do konsula. Zadzwonił, powiedział, że wszystko jest potwierdzone i prosił, żebym jeszcze raz się udał do konsulatu w Hamburgu. Ja zobaczyłem nadchodzącą twarz, tę samą, która już 2 razy powiedziała, że nie da mi wizy. I ta twarz znajoma mi miała ten sam wyraz na twarzy i powiedziałem, ja nie chcę rozmawiać z panem, ja chcę rozmawiać z konsulem. A on się uśmiechnął, powiedział, ja jestem konsulem. I powiedział, proszę pana, pan jest młodym człowiekiem, przystojnym, utalentowanym ewidentnie, bo pana zapraszają do Hollywood na 3 tygodnie. W związku z tym ja obiecałem Gary Essertowi, że zaproszę pana do biura przez te szklane okienko do środka. Poproszę sekretarkę, żeby zrobiła kawę i niech pan mnie przekona, że ja się mylę, bo ja wiem, że pan nie wróci. Pan nie wróci do Polski. W związku z tym muszę panu odmówić wizy po raz trzeci. Chyba, że jest pan tak dobrym aktorem, że udowodni pan, że ja się mylę. Także proszę bardzo, zapraszam. Zajechała kawa na stół i rzeczywiście powiedział, proszę, jeżeli pan mnie przekona, to ja tym różowym językiem wyciągnął język i własną śliną podkleję te wizy, bo wizy kiedyś były takie wielkie jak karty pocztowe, żadne stemple. I mówi, tym złotym Parkerem, pokazał tutaj swojego Parkera, podpiszę ją osobiście na 3 tygodnie. No i start, akcja, poszło. Poszło. Także gadałem przez rzeczywiście, nie wiem jak długo, aż skończyła się kawa i aż zobaczyłem ten różowy język wyciągnięty ze śliną, który liże tę wizę i zobaczyłem tego Parkera, który mnie oślepił i podpis 3 tygodnie tylko było napisane only in Hollywood. Tak się zaczęło, ale trzeba było to wywalczyć i jeszcze wtedy rzeczywiście nie wiedziałem, że zostanę w Hollywood. No ale potem życie samo jak gdyby dyktuje pewne sytuacje, a Polska w tamtym czasie nie była tą Polską, którą jest w tej chwili. I pamiętam, że po 3 tygodniach, gdzie miałem wracać, poszedłem do UCLA, gdzie dzisiaj jestem adiunktem profesorem, od 15 lat wykładam tam aktorstwo. Wtedy poszedłem na szybki kurs angielskiego, żeby troszeczkę podłapać angielski. I po zajęciach poszedłem do profesora i mówię, co pan by zrobił w mojej sytuacji? Jestem gwiazdą młodego pokolenia, dużo gram, mam repertuar na następne 2 lata do przodu, główne role, to i tamto, albo pozostanie tutaj, żadnych perspektyw, żadnych właśnie pleców, nic. On mówi, a co dla pana w życiu jest najważniejsze? I co ja pan mówię, odpowiedział? Powiedziałem wolność i miłość. I prawda, dodałem. A on powiedział, no to o miłość niech się pan nie martwi,
Jest młody, piękny, to pan znajdzie, to nie ma problemu. Mówi, ale wolność, czy ma pan wolność u siebie w Polsce? Ja powiedziałem, nie. Mówię, to sam pan sobie odpowiedział, że to jest prawda, jeszcze prawdę pan powiedział, że prawda jest ważna. Czyli to jest prawdziwa odpowiedź, to pan zna odpowiedź. I to był bilet, okazało się w jedną stronę, okazuje się, że instynkt konsula w Hamburgu był słuszny, zostałem w Ameryce, nie wróciłem. Jestem dobrym aktorem, bo go przekonałem, że wrócę, ale to nie były proste wybory, to było, nikt nie wiedział wtedy, że upadnie komunizm, reżim w Polsce i w bloku wschodnim, także to był bilet w jedną stronę, to była totalna niewiadoma. No a potem wszystko się zmieniło. Potem po prostu praca, praca, praca. Jeżeli człowiek jest wrzucony na sam środek oceanu z rekinami, a nie ze szprotkami, no to trzeba zacząć walczyć i naprawdę wymierzać te ciosy w sam środek głowy rekina, bo inaczej człowiek zostanie pożarty. I ta góralska krew tutaj się bardzo przydała. Właśnie, to zanim przejdę do sukcesów i do tej imponującej listy różnych ról, to wspomniał pan o góralskiej krwi, pan jest z Trójwsi, prawda? Tak, to znaczy krew jest góralska 100%. Tata z Zodoliny, co jest oczywiście, biorąc pod uwagę Trójwieś w Istebnej, gmina Istebna, mama z Koniakowa, gdzie najsłynniejsze koronki powstają. Także krew jest w 100% góralska. Ja ze względu na to, że ojciec studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i pracę dostał na Śląsku, jako jedyny, mam jeszcze dwóch braci, urodziłem się w Żorach na Śląsku. Także jestem Ślązakiem z urodzenia, ale z pochodzenia krew. Krew jest góralska, czysto góralska. Tak, a pamięta pan jakieś właśnie takie wspomnienia z Trójwsi? Ma pan, nie wiem, albo z opowiadań, albo faktycznie kiedy pan tutaj był u nas w naszym regionie? No ja każde właściwie wakacje zimowe, letnie spędzałem u babci albo w Koniakowie i u dziadka, albo na Łączynie właśnie w Istebnej. Także właśnie cała młodość jest tam. To jest tak jak Jurek Kukuczka, który notabene urodził się 24 marca. Ja też się urodziłem 24 marca. Jesteśmy baranami i Jurek też się urodził w Katowicach, ale na Wilczy miał rodzinę swoją i tam przyjeżdżał na Wilcze i tam spędzał całe dzieciństwo. Jest góralem z pochodzenia, bo to krew. Krew tak samo góralska, co z tego, że się urodził w Katowicach, więc podobnie jest ze mną, że jesteśmy spod tego samego dnia urodzenia, znaku i urodziliśmy się na Śląsku, bo tam była praca dla naszych rodziców. Natomiast krew w całości jest z Trójwsi i ja się bardziej czuję góralem niż Ślązakiem na pewno. Mm-hmm. Jak gdyby tam wyrosłem, tam jak gdyby to góry do mnie bardzo przemawiają. Ja bardzo lubię ocean i tak dalej, ale góry... Twardy kamień, skała to jest coś, co do mnie bardzo przemawia. Z dziadkiem jest związana też historia bardzo smutna, tragiczna, prawda? Czy mógłby pan przybliżyć widzom, czytelnikom? Mogę przybliżyć i czytelnikom, dlatego że wyrosłem w pewnej takiej aurze opowieści. Ojciec bardzo wcześnie w życiu stracił swojego ojca, Jerzego Probosza, pisarza, który w 1938 roku otrzymał od Akademii Literatury Polskiej Wawrzyna literackiego za swoją twórczość, to była bardzo ważna wtedy literacka nagroda, a w 1939 roku właśnie za tę nagrodę był na czarnej liście i został aresztowany już w 1939 roku, wywieziony do więzienia właśnie w Cieszynie, najpierw, a później do obozu koncentracyjnego w Niemczech, Dachau, gdzie w 1942 roku został zamordowany. I ojciec miał wtedy 10 lat. Ojciec niezwykle przeżył aresztowanie, opowiadał mi o nim wielokrotnie i zachował się taki tekst dziadka, który dziadek w ostatniej chwili, kiedy przed dziewięciorgiem dzieci był właśnie bity, kopany, popychany, palono jego cokolwiek znaleziono, co napisał, albo pakowano to. Dziadek zdążył jeszcze coś napisać na skrawku papieru, rzucił to w śnieg. Tata później odnalazł tę kartkę i na niej było napisane coś, co właściwie jest mottem moim i coś, co właśnie świadczy o tym, że gdzieś ta siła góralska i ta krew góralska we mnie jest, bo te słowa, które dziadek w tak tragicznych okolicznościach napisał, stały się moim takim mottem życiowym, a słowa te brzmią tak, może je zacytuję.
Życzę Ci z serca mocy, abyś co dzień i w nocy wytrwał. 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 Choćbyś miał ziemskie ciało w proch spalić, musisz ducha ocalić. To Dziadek napisał w takich okolicznościach aresztowania, żony nie było w domu. I to jak gdyby daje mi takiego kopa na co dzień, jak sobie przypomnę te słowa, właściwie nie muszę ich sobie przypominać, bo one we mnie gdzieś płyną. Więc ten dziadek był zawsze bliski. Tata dawał nam czytać poezję, pokazywał nam artykuły z Gwiazdki Cieszyńskiej, z gazety, do której pisał właśnie dziadek. I tam było dużo prozy jego. I już jako dziecko właśnie czytałem te wiersze, czytałem te prozę, słuchałem opowieści ojca. I czułem u ojca ten ból po utracie kogoś, z kim był tak blisko. Więc dziadek zawsze był obecny. Ja czuję takie mistyczne w ogóle połączenie z dziadkiem, że nigdy go nie spotkałem, a wydaje mi się, że znaliśmy się całe życie, że znamy się całe życie. Jest jakiś taki bardzo głęboki, emocjonalny kontakt z dziadkiem. Najlepiej też świadczy o tym fakt, że wyreżyserowałem chyba, nie wiem, 3 lata temu czy coś, chyba 2016 rok, wyreżyserowałem jedyną ocalałą sztukę dziadka. Dziadek napisał 3 sztuki, tamte zostały zniszczone, spalone, nie było wtedy komputerów, a Wesele Górali Istebniańskich było już grane i w Jabłonkowie, i w Katowicach, i chyba w Cieszynie. W związku z tym ten tekst przechował się przez wojnę, ocalał. I udało mi się ten tekst z góralami z Trójwsi wyreżyserować jako słuchowisko radiowe, zarejestrować to na płycie. I wtedy pracując nad tą sztuką przez około miesiąca, doszło do mnie również to, że dziadek właściwie robił dokładnie to samo. Chyba w 1933 roku jest zdjęcie, dziadek z zespołem górali właśnie reżyserował Wesele Górali Istebniańskich, które sam napisał i oczywiście był i aktorem, i reżyserem, i producentem, jeśli można tak to nazwać, i dramaturgiem. W związku z tym są to właściwie funkcje wszystkie, które ja również spełniam w życiu. Tak, jeszcze uczy pan aktorstwa, prawda? Tak, człowiek renesansu. To jak już jesteśmy w tej współczesności, to zapytam jeszcze o rolę rotmistrza Pileckiego i Polańskiego, która była trudniejsza w przygotowaniu dla pana. Jedna i druga była koszmarem, z którym trzeba się było zmierzyć, dlatego że wymagania aktorskie, można powiedzieć, że trudniej zagrać Króla Lira czy Hamleta. No nie można tego tak porównywać. I Hamlet, i Król Liry są niezwykłymi wyzwaniami aktorskimi. W przypadku obu tych ról, i Polańskiego, i Pileckiego, są to prawdziwe, historyczne postaci. Nie są to ludzie wymyśleni przez dramaturgów czy scenarzystów, tylko są to prawdziwi bohaterowie. Więc tu nie można było grać. Tutaj trzeba się było wcielić, zupełnie wcielić w te postaci. I pamiętam, największy komplement chyba, jaki aktorski w życiu dostałem, był od reżysera John Gray, który wyreżyserował Helter Skelter i kiedy był pokaz specjalny filmu w Disney Studio w Hollywood, podszedł do mnie i powiedział, wiesz co Marek, muszę ci to powiedzieć, bo miałem pokaz twojej sceny, konferencji prasowej po zabójstwie Sharon Tate i dziecka Sharon Tate i Romana Polańskiego i przyjaciół i tak dalej. Roman miał konferencję prasową i jest to bardzo wzruszająca scena, kiedy wezwał wszystkie media, paparazzi właśnie i powiedział, że żadne orgie tam się nie odbywały w jego domu i że to nie była żadna sekta, tak jak o tym mówią media i próbują zatuszować tragiczną prawdę, wykorzystać te okoliczności. Zresztą podobnie zrobił niestety w swoim filmie Quentin Tarantino, że zmanipulował prawdę i po prostu zrobił coś, co jest totalnie w mojej opinii nieetyczne, bo to były prawdziwe tragedie ludzkie. I pokazywał tę scenę moją konferencji prasowej John Gray studentom reżyserii w USC, University of Southern California, z której wyszedł między innymi Spielberg i Lucas i wielu innych mistrzów.
I mówi, że po projekcji mojej sceny studenci do niego przyszli i powiedzieli, panie reżyserze, a ile pan zapłacił za te dokumentalne materiały z Połańskim? To jest niesamowite, że pozwolono panu użyć w filmie tę jego dokumentalną konferencję prasową. I on mówi, wiesz, musiałem ich długo przekonywać, że to nie jest dokumentalny materiał, tylko że to jest aktor, który tak się wcielił w Polańskiego, że po prostu nie mogli odróżnić. Zresztą wszyscy na planie wołali do mnie Roman, 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 a byli to ludzie, którzy znali Romana Polańskiego, którzy pracowali z Romanem. Vincent Bugliosi, który napisał Helter Skelter, książkę, która jest druga po Biblii, najbardziej popularną sprzedającą się książką, był executive producer całego filmu. I też do mnie przyszedł, powiedział, słuchaj, jednego byliśmy pewni, że na pewno nie znajdziemy Romana Polańskiego. No i taka niespodzianka po prostu, że się pojawiłeś i że ocaliłeś nas od właśnie tego strachu. Recenzje były znakomite, nawet pisano, że to była najlepsza rola chyba w całym filmie, a byłem w plejadzie znakomitych aktorów amerykańskich. I film był wielkim wydarzeniem, ponieważ opowiada właśnie o tym tragicznym roku 1969, kiedy dokonano nie tylko morderstwa na Sharon Tate, dziecku Romana i Sharon i przyjaciołach Romana i Sharon, ale również były inne morderstwa, była cała seria morderstw w tamtym czasie. Właściwie one spowodowały koniec ruchu hipisów w Ameryce i zaczęły się nowe czasy. Był to wielki taki właściwie w historii świata moment, nie tylko Hollywood, ale w ogóle. I o tym opowiada Helter Skelter. Ja zresztą po Once Upon a Time in America, który oczywiście dostał ogromną prasę i media i to i tamto, miałem kilka pokazów Helter Skelter, żeby absolutnie pokazać, co się naprawdę wydarzyło i żeby młodzi ludzie nie myśleli, że to, co sfałszował w swoim filmie Quentin Tarantino, że to jest obecna prawda i że tak było, tak nie było, to jest fikcja i tak jak mówię, ktoś żerował tutaj na tragedii innych ludzi dla swoich fikcyjnych widzimisię. No niestety. Także bardzo dziękuję właśnie za to, że pan powiedział jak było i pan też ma prawo do powiedzenia jak było, bo dużo pan na pewno wie, dużo pan się przygotowywał, prawda? Oj tak. I ten kontekst 69 i to co się stało. Oj tak, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi na ten temat, ludźmi tamtych czasów, ludźmi, którzy znali Romana z tamtych czasów. I wiedziałem, że zadanie jest kolosalne, tym bardziej, że Roman Polański oczywiście jest wśród nas, czyli może obejrzeć ten film, jeżeli będzie chciał, bo jest to bardzo tragiczny film. Ale powiem panu, że właściwie pół roku po tym filmie ja jeszcze budziłem się w nocy z krzykiem, dlatego że tak wszedłem w tę rolę i widziałem wszystkie miejsca, gdzie się wydarzyła autentyczna tragedia, bo nie tam kręciliśmy, oczywiście była dekoracja, był wynajęty inny dom, ale byłem w tych miejscach i tak to we mnie głęboko weszło, że budziłem się z krzykiem, miałem absolutnie koszmary. Nie mogłem emocjonalnie wyjść z Romana Polańskiego po zagraniu tej roli. Podobnie było zresztą z Witoldem Pileckim. Najpierw film, później prawda, Broadway, później scena, tak dużo tak. Przedstawień. Miała być też Kanada, ale wiadomo, że mamy teraz koronawirusa, więc wszystko zostało trochę zahamowane. Ale tak, ale to jest też rola, która jest dla pana dużym sukcesem i na pewno wyzwaniem, tak jak pan mówi. No jest to było wielkie wyzwanie i wielki sukces, tym bardziej, że było to dokonane. To po raz pierwszy, ja byłem pierwszym Polańskim na ekranie, może zaznaczmy, to nikt przede mną Polańskim na ekranie nie był. Tak samo z Pileckim, nikt przede mną Pileckim na ekranie nie był, więc to też jak gdyby komplikuje trochę sprawy, ponieważ człowiek po raz pierwszy staje się tym kultowym bohaterem. I podobnie było z Pileckim, że właściwie jak przyleciałem do Polski ze 3 miesiące, nim rozpoczęliśmy zdjęcia, zamknąłem się jak gdyby w odosobnieniu w Warszawie i tylko kontaktowałem się właśnie z reżyserem i pracowałem nad swoim jak gdyby wewnętrznym stanem i nad pewną dietą, bo Pilecki w tamtym czasie był w więzieniu, więziony na Rakowieckiej i otoczyłem się tylko fotografiami z jego życia, obrazami z jego życia i jego kopiami, jego listów, wierszy, i tak dalej, i tak dalej. I właściwie przeistoczyłem się również w Pileckiego. Zresztą w ogóle w aktorstwie w tej chwili, co najbardziej mnie fascynuje, to jest odchodzenie od siebie, takiego, jakiego jestem na co dzień i zamienianie się właśnie w postać.
tego uczę również studentów. To jest trudna sprawa. Jak jesteśmy młodymi ludźmi, trudno nam jest sobie wyobrazić, że mamy być kimś innym, bo jesteśmy, nawet nie wiemy, kim sami jeszcze jesteśmy. Ale z wiekiem jak gdyby mówi się, że każdy dobry aktor ma w sobie około 250 ról. No na pewno przeistoczyłem się, przeszedłem te transformacje i metamorfozę kompletną i w przypadku Pileckiego, i w przypadku Polańskiego. I przy Pileckim to bardzo ciekawe, że on ze mną został. Tak jak Polański był i w końcu od niego się uwolniłem, to Pilecki we mnie został, dlatego że po zagraniu w filmie, który zresztą prapremierę światową miał w Los Angeles, w Hollywood, w Sunset Five, kinie, które były wyprzedane bilety, ludzie siedzieli w przejściach i dyskusja po projekcji może była dwugodzinna. Padały takie sformułowania, że to Amerykanie próbowali znaleźć formułę na Pileckiego. Kim jest taki człowiek? Skąd on się w ogóle wziął? Skoro to nie jest Batman ani Superman, jak to jest możliwe, że taki człowiek w ogóle istniał? Więc porównywano go właśnie do Spartakusa, do Mandeli, do Gandhiego, do Chrystusa. Próbowano znaleźć na niego nazwę, receptę na tego typu ducha człowieka. A to jest właśnie Witold Pilecki. Świat o nim nie wiedział. I już teraz świat o nim wie. Minęło trochę lat. Ta premiera miała miejsce w 2006 roku na ekranie wielkim, nie w telewizji. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że jedynym krajem, w którym Pilecki, śmierć rotmistrza Pileckiego jest grana na małym ekranie w telewizji, to jest Polska. Ja z tym filmem jeżdżę od 15 lat po całym świecie. Po katedrach, synagogach, uniwersytetach, konsulatach, festiwalach światowych. Zawsze ten film wyświetlany jest na dużym ekranie w kinie. Nawet w tym roku w Austin, Texas, był znowu pokazywany na festiwale filmowym na dużym ekranie, a w Polsce ciągle w telewizji. W Polsce został zamknięty w małym pudełku. Z różnych względów nie będziemy wnikać w szczegóły. Nie będziemy, tym bardziej, że też czas programu jest ograniczony. Ja bardzo panu dziękuję. Mógłbym oczywiście rozmawiać dłużej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze taka okazja, że będziemy mogli wrócić do rozmowy, tym bardziej, że u pana tak dużo się dzieje właśnie po drugiej stronie oceanu. Życzę panu jak najczęstszego odchodzenia od siebie i dochodzenia do innych postaci, jak najwięcej metamorfoz, tych przemian. No i do zobaczenia w takim razie. Naszym gościem był... Jeszcze jedną zagadkę. Marek Kłosz. Mhm. Jedną zagadkę mam, którą muszę zadać. Proszę Dobrze. Ile dekad temu po raz pierwszy zagrałem w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie. O, i to jest zagadka świetna. W takim razie, dobrze, to jest zagadka dla widzów. Proszę państwa, proszę komentować, ile dekad temu gość nasz zagrał na deskach Teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie. To do zobaczenia w takim razie w Cieszynie. I rozwiążemy konkurs, dam panu znać. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.